Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku Szota Wędkarskiego. Zaczynamy nową serię. Tak, dzięki Wam wszystko się coraz lepiej kręci, więc lecimy z pierwszym tematem. Pierwszy temat będzie dosyć nietypowy. Jestem w barwach Władek Team, a to właśnie dlatego, ponieważ wczoraj po raz 25 Grzegorz Turski z Pomorzanki, z Centrum Wędkarstwa Morskiego Pomorzanka we Władysławowie, organizował wigilię dla ubogich. Niech Pan Jezus błogosławi w tym nowym roku. Trzymać się. A tutaj. Grzegorz Turski jest jednym z członków Sportowego Klubu Wędkarstwa Morskiego Władek Team. No i wspólnie razem z całym klubem postanowili złowić ponad 150 flonder i przygotować coś specjalnego morskiego dla tych ludzi. Zawsze. Tak. Aby osiągnąć ten cel, wędkarze musieli już 2 tygodnie wcześniej łowić ryby, ponieważ nie wszystkie ryby kwalifikowały się do tego, żeby wziąć udział w tym niecodziennym przedsięwzięciu. Od tygodnia Władek Team łowi rybki dla osób potrzebujących. Łowimy je oczywiście do paczek świątecznych, które przekazujemy do kolegi, do Pomorzanki we Władysławowie, który oczywiście będzie te rybki szykował w słoiczki. No ta się nie nadaje, jest zbyt mała, zbyt chuda, więc wraca do wody. Aby każdy potrzebujący mógł otrzymać słoiczek z wymarzoną flonderką, musieliśmy ich złowić ponad 150 sztuk, ale tak jak mówi Grzegorz Okonek, wiceprezes Władek Team od spraw sportowych, nie każda flonderka się liczy. Już mamy blisko brzegu. Dla potrzebujących oczywiście są tylko duże ryby, wymiarowe, tłuste, grube. No ta ma co prawda ma wymiar, ale jest zbyt chuda, więc takie ryby wypuszczamy, niech sobie rosną. No jest mi niezmiernie miło, że po raz 25, czyli taki jubileuszowy, udało nam się zorganizować kolację wigilijną. Dziękuję wszystkim gościom za przybycie, dziękuję wszystkim za pomoc, która okazała się bardzo przydatna, poszło nam bardzo sprawnie. Wszystko odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego, także polecamy się i za rok zapraszam ponownie. To tyle na dzisiaj. Myślę, że tego typu szoty mogą przypaść Wam do gustu. Jeśli jest wszystko ok, dajcie łapkę w górę, napiszcie coś fajnego w komentarzu i do zobaczenia za 2 tygodnie.